Dobra, widzowie, wystartował nowy kanał Gry wideo, który no Kiszak jakby jest jego może nie pomysłodawcą, tylko bardziej osobą, która tam z tyłu siedzi i doradza. Jest doradcą, wsparciem, coś w tym stylu jest to robione przez widzów Kiszaka i jak sama nazwa kanału wskazuje, Gry wideo ma się tyczyć gier wideo i podobno materiały mają być totalnymi bengierami, tak dostałem informację i teraz to ocenimy. Gry wideo, dzisiaj dopiero premiera tak naprawdę kanału. Pierwsze filmy wystartowały 11 godzin temu. Zobaczmy. Chciałem dać na początek na wsparcie łapkę w górę, ale zweryfikujmy, czy jest tutaj nie jakiś tak potencjał. Cicho, cicho, cicho. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z Życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie follow Premiera gry i czas krótko po niej to najważniejszy okres, w którym okaże się, jak dany produkt się sprzeda i ile dane studio na nim zarobi. Niestety, wydawcy coraz częściej wymuszają wypuszczanie jeszcze niegotowej gry, by zminimalizować swoje straty i stracić zainteresowanie ze strony mediów i graczy przez ciągłe przesuwanie premiery. Często takie niedokończone półprodukty otrzymują kilka łatek. O czym są wskazywane na porażkę i porzucane, a twórcy starają się o nich jak najszybciej zapomnieć. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, że deweloperzy nie zostawiają swoich dzieł na pastwę losu i usprawniają systematycznymi patchami, co w końcu prowadzić może nawet do całkowitego przebudowania gry uratowane przez pacze. tytuł filmu. Budowanie rozgrywki. No witam, ja nazywam się Smajro, a dzisiaj przedstawię Wam gry, które zostały uratowane przez patche. Zapraszam! Proszę bardzo. Uu, fajne intro. Intro mi się podoba. W stylu takim synthwave, retrowave. Mój klimat. życie takiego dewelopera jak Black Isle Studios? A może mówię wam coś nazwa Fallout? Jedna z najlepszych gier z CRPG przy okazji najlepiej oddająca klimaty postaw. Kolejna gra do retrogierek. Fallout-ciki pierwsze. Z chęcią bym sobie ograł, nie? Naprawdę. Fallout 2. To jest tak niedoceniana gierka. Przecież tam jakie porąbane rzeczy tam można robić. Tam jak sobie odpowiednio rozwiniesz postać, to jest taki RPG... Pełną gębą. Tam jak odpowiednio rozwiniesz sobie postać do krasomówstwa, to możesz przekonywać swoich przeciwników poprzez rozmowę, żeby strzelili sobie w łeb. No bez kitu, nie? z czym w jakimkolwiek stopniu może konkurować tylko Stalker. Po świetnych dwóch częściach wydanych w perspektywie rzutu izometrycznego przyszedł czas na zmiany i Bethesda, przejmując to IP, postanowiła w swoim stylu przenieść falauta do trójwymiaru. Tak powstały świetne Fala... Arashi! Dziękuję bardzo za witam serdecznie, cześć! ...Fallout 3 i New Vegas oraz już nie tak świetny Fallout 4, który jednak mimo wszystko był ogromnym sukcesem sprzedażowym i po dziś dzień wychodzi do niego dziesiątki modów dziennie. Następnie znany nam dobrze złotousty Todd Howard zaczął się zastanawiać, co jeszcze można zrobić, żeby wynieść markę na wyżyny i nie nudzić graczy kolejnym produktem bliźniacza podobnym do poprzedniego. Wpadł więc na świetny pomysł przeniesienia świata i całej rozgrywki do sfery multiplayer, tworząc pierwszego takiego Fallouta, a przy okazji pierwszą taką grę Bethesdy. Pomysł był w sumie dobry. Przecież eksploracja postapokaliptycznego świata w formie strzelanki RPG ze swoimi znajomymi brzmi jak wyjątkowo przyjemny koncept, co podchwyciła też opinia publiczna, czekając na nową część z wypiekami na twarzy. Niestety mimo świetnego planu przy produkcji, a nawet wcześniejszym planowaniu rdzenia rozgrywki podjęto katastrofalną decyzję, która miała wpłynąć na całą przyszłość falauta i jego nowej wersji online. Otóż kojarzy się pewnie NPC. Te istoty, które pojawiają się w każdej grze i z których każda ma jakiś swój cel i niekiedy historię. Ciężko by sobie było wyobrazić grę bez sprzedawców, przysłowiowej damy w potrzebie, która da nam questa na zabicie wilków, czy bandytów, z którymi możemy albo się dogadać, albo rozsmarować nimi podłogę. No Fallout 76 to była taka kicha na start I chyba nadal, mimo że dużo osób mówi, że No jest nadal kicha, ale jest o wiele lepsza kicha niż była kiedyś Ale na start jak my wtedy graliśmy to był chyba Krzysiu z nami grał, Bloody? No nie? Yes. Naprawdę, tam tyle głupich decyzji. Mnie najbardziej nawet nie raziło to, że w świecie Fallouta 76 zdecydowali się, a chuj, nie będzie NPC-tów. Nie mamy czasu na takie rzeczy, chociaż później je dodali. Tylko te głupie komputerki z jakimś tekstem do przeczytania stawiali. Tylko najbardziej mnie raziło to budowanie baz i to pakowanie całych baz, które i tak karkołomnie się budowało, do plecaka w momencie, kiedy gracz się wylogowywuje. Logujesz się, pyk, baza. Wylogowujesz się, pyk, nie ma bazy. Właśnie według TODA to NPC były największym problemem i postanowiono całkowicie je usunąć z nowego Fallouta, a ich zadania od tej pory mieli wykonywać gracze. To prawdziwi ludzie mieli być handlarzami, dawać sobie zadania i tworzyć wyjątkową fabułę i historię tego postapokaliptycznego świata. Pro... To jest to, o czym gadaliśmy ostatnio przy okazji PAX Day, że założenie dewelopera, że o ja robię grę sandbox, więc gracze, gracze sobie poradzą i sami będą sobie. Wolność tomku w swoim domku sami będą sobie radzić, jest bardzo złudne i naiwne. I pyszne też, takie pyszne. Nie, że pyszne dobre, tylko pyszne, że pycha. Pełne pychy, bo to tak nie działa. Nie, nie można pokładać takiej, tak ogromnej nadziei, tak kluczowej, klucz, kluczowego aspektu Twojej rozgrywki na to, że gracze się tym zajmą. To nie, nie graczy rola. Gracze są konsumentami i to często konsumentami świniami. Czyli żrom jak świnie, mlaszczą, kurwa pierdzą, srają pod siebie. Problem pojawił się po wyjściu gry gdy okazało się, że sami gracze tego nie chcą, a gra była tylko niedopracowaną wydmuszką bez podstawowych elementów, które muszą znaleźć się w każdej grze RPG, by ta mogła jakkolwiek funkcjonować. Pojawiały się memy i oferty typu Fallout 76 za darmo do nakładek na analogi dopada", pada, dosłownie pchano 76 do każdego Xboxa, by jak najszybciej pozbyć się zalegającego na półkach sklepowych towaru. Na szczęście Bethesda nie porzuciła swojego najnowszego dziecka, systematycznie patrząc grę i dodając przekazy nowy content a w roku 2020, czyli dwa lata po premierze podstawki, światłodzienne ujrzał nowy darmowy dodatek, Wastelanders, dodając oczekiwanych przez wszystkich NPC-tów. Od tamtej pory z grą było tylko lepiej, bo zaczęła faktycznie przypominać zarówno Orpega, jak i Fallouta, a koślawy design naszych nowych komputerowych przyjaciół z pewnością sprawił, że na niej jednej twarzy pojawił się uśmiech. Gra do tej pory jest ulepszana i patchowana, a ostatnim większym dodatkiem był The Pit z 2022 roku. 8 godzin w sklepie robisz i potem 8 godzin w gierce jako sklepikarz? No nawet nie chodzi o to, nie, no bo są osoby, które na przykład 8 godzin na trasie tirem jeżdżą, a później wracają do domu i sobie ETS-ka odpalają i sobie 8 godzin jeżdżą, nie? Co kto lubi tak naprawdę, tylko nie możesz narzucać na gracza takiej odpowiedzialności, że on się ma czymś zająć. Szczególnie, kiedy założeniem jest sandbox, czyli rób co chcesz, bo to się przeczy ze sobą. Sandbox, więc gracze będą jakby sobie NPC-tami i będą sobą się zajmować? Nie, no... Dajesz graczom wolną wolę, to spodziewaj się, że zgodnie z prawem Marfiego, że coś zaczną psuć, nie? Dodający nowy obszar, wzorowany na legendarnej już lokacji z DLC do Fallouta 3. Ale nie samą postapokalipsą gracz żyje i to nie koniec naszych przygód ze słabymi grami, które zostały naprawione. Jednym z najgłośniejszych tego przykładów jest Pro. Chor tylko czy możemy uznać Fallout 86 na naprawiony? Nie wiem, czy mam w sobie tyle. Tyle energii życiowej, żeby wracać do 76 i oceniać, czy ona została naprawiona. Z tego co słyszałem, no to ludzie mówią, że jest lepiej, ale czy uznałbym ją za naprawioną? Co najwyżej straty zostały zredukowane. Produkt, który nawet nie miał być czymś nowym, a zwiastował ogromne zmiany, zarówno w ogólnopojętym gamingu, jak i wielkości świata czy jego eksploracji. A mowa tu oczywiście o No Man's Sky, którego ambicje były ogromne, a zaprezentowany na E3 w 2014 roku trailer przykuł uwagę milionów graczy i wszystkich mediów branżowych. Deficyt kier kosmicznych w tamtym czasie tylko potęgował hype i zniecierpliwienie się graczy lubiących eksplorację, bo tutaj miał im zostać oddany cały, ogromny wszechświat z proceduralnie generowanymi planetami, z których żadna nie będzie taka sama jak poprzednia, a ogromna większość zamieszkana jest przez różnego rodzaju stwory i bestie. A jak to się wszystko skończyło? Chyba każdy z nas pamięta, że premiera No Man's Sky nie należała do najlepszych. Crasher oraz recenzenci wspólnie stwierdzili, że jest ona wybrakowana i po prostu nudna, a wszystkie trailery i zapowiedzi okazały się być fałszywe. W grze nie znajdowało się praktycznie nic z tego, co mogliśmy zobaczyć na pokazach. Brakowało bujnej flory czy dzikiej fauny, która wchodziłaby ze sobą w ciekawe interakcje. Całość była zwyczajnie miałka, a ciągła podróż od planety do planety, żeby właściwie robić na niej to samo co na poprzedniej, była po prostu męcząca. Na całe szczęście twórcy ze studia Hello Games nie schowali głowy w piasek, tylko wzięli się za naprawę gry oraz dodanie do niej nowego kontentu, co miało zarówno naprawić grę, i urozmaicić rozgrywkę. Budowanie własnej bazy, eksploracja głębin, wizje fabularne, które miały nam zająć nawet i 30 godzin, czy korzystanie z mechów, to tylko przykłady tego, co twórcy zaoferowali graczom. Została nawet dodana opcja gry z użyciem gogliwiar, VR, co oferuje kompletnie nowe doznania. Z każdym kolejnym rokiem gra dostawała kolejne rozszerzenia i jeszcze więcej zawartości, powoli odzyskując zaufanie graczy. Obecnie No Man's Sky jest zupełnie inną grą niż była na początku, a jej rozwój się jeszcze nie skończył. Doszło nawet do takiego momentu, że duża część entuzjastów eksploracji kosmosu uznaje tę grę jako najlepszą w swoim gatunku. No Man's Sky to chyba najbardziej zyskał w tym roku po fiasku, jakim był Starfield. No mimo, mimo tam wielu spin w internecie i ludzi broniących tego, no to konsensus generalny był taki, że liczby No Man's Sky'a bardzo mocno zostały wywindowane, bo ludzie łaknęli tego doświadczenia tej kosmicznej opery, której no nie był w stanie Starfield dowieść, nie? I no. no... Kurde, może się kłócić, czy to było dobre, czy niedobre, ile oni naobiecywali przy premierze no Man's Sky'a i z jak ogromnym backlaszem oni się spotkali. I chyba nadal się borykają. W moim przypadku ja kupiłem No Man's Sky zaraz na premierę, ale nigdy w niego nie zagrałem i nie mam zamiaru w niego zagrać, dopóki rzeczywiście nie zobaczę jakiegoś filmu, jakiejś patchnotów, jakiegoś wydarzenia, które mi powie O kurde, ale to jest dobre, chciałbym tego doświadczyć. Mimo, że gra bardzo się rozwinęła, powoli zmierza, kroczek po kroczku, bardzo powoli w kierunku tej idylicznej wizji, świetnej gry, którą sprzedali przed premierą No Man's Sky która nie miała nic wspólnego z tym, jak to wyszło. Ale to jeszcze nie jest to dla mnie. No Man's Sky to jest taka miniaturowa wersja Star Citizen'a, gdzie Star Citizen ma jeszcze większą wizję. I pewnie trochę dalej są w tej podróży dążenia do zrealizowania chociaż części tej wizji Ale no ja to po prostu czekam i mówię nie 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 tak obiecaliście pracujcie sobie ja mam czas mam inne rzeczy którymi chcę się zajmować Musicie lepszy haczyk wymyślić żeby y, takiego, taką grubą rybę jak ja złowić i, i y, w waszym stawie jaką jest wasza gra sadzić nie Patrząc na moje oczekiwania co miało być a nie mam więc co niestety ludzie na własnej skórze muszą sami oceniać 76 niż patrzeć na komentarze innych w sensie jesteś zadowolony, bo jest chujowo, ale jest mniej chujowo niż było? Nie, nie rozumiem tutaj tej wypowiedzi, powiem szczerze. Bo o to chodzi, nie, że Fallout 76 ja bym nie uznał za naprawiony, tylko co najwyżej, że straty zostały zredukowane z fiaska jakim był Fallout 76. I wydaje mi się, że Fallout 76 też nie jest tak prężnie, był łatany, był naprawiany, żeby zredukować te straty, gdzie No Man's Sky dużo obiecywał przed premierą, Gra kompletnie nie była zbliżona do tego, jakie oczekiwania wybudowała, i teraz powoli oni rozbudowywują ten fundament, który postawili. To jest, że obiecali dom, a tak naprawdę tylko postawili fundament i żądali za to pełnej ceny. I ludzie się o to całkiem słusznie spruli. I teraz powoli stawiają mur po murze, tam okno po oknie, drzwi po drzwiach, mebel po meblu, no nie? No chyba na, na etapie meblowania to jeszcze nie jest, bym powiedział, że No Man's Sky jest na takim etapie takiego. Domu w surowym stanie. Byliśmy już w kosmosie, ale czas zejść na Ziemię. Tak samo jak na Ziemię sprowadzono została firma CD Project Red po wydaniu w 2020 roku swojego nowego mega hitu pod tytułem Aż dobry Zany przykład 2077. Ponownie ogromny hype, potężny marketing Keanu Reeves na scenie 3 gra roku czy dekady, a może gra wszystkich dekad. No i niestety wyszło jak wyszło. To nawet nie jest tak, że Cyberpunk był złą grom, on po prostu był kompletnie niedopracowany i średni, przez co całkowicie nie sprostał oczekiwaniom, jakie przed nim stawiano. Firma straciła reputację tej dobrej, która nigdy nie zawodzi, ale zamiast olać projekt i zostawić w stanie surowym, postanowiono odzyskać utracone zaufanie graczy. Pierwsze poprawki były dość skromne, lecz z czasem zaczęto dodawać coraz więcej zmian i nowości, a gigantyczna lista bugów premierowych powoli się zmniejszała. Punkt kulminacyjny Cyberpunk osiągnął przy okazji premiery dodatku Phantom Liberty i wypuszczonego z tej okazji Patcha 2.0. Lista zmian była pokaźna i zawierała m.in. przebudowanie systemu policji, dodawanie możliwości strzelania z pojazdów czy nowych rodzajów broni. Tu mogę się w pełni wypowiedzieć widzowie, bo o ile Fallout 76 grałem na premierę, ale nigdy ze względu... Blizny, które na mnie pozostały, nie zdecydowałem się na powrót, żeby ocenić, czy rzeczywiście gra została naprawiona, ale nie wydaje mi się. Raczej po prostu jest nadal źle, ale lepiej, więc można to uznać, że jest dobrze. To dla mnie jest absurdalnym stwierdzeniem. No Man's Sky, no to obserwuję bardzo pilnie, ale jeszcze nie jestem gotowy, żeby się zanurzyć w tą grę, żeby sobie nie zepsuć przyjemności, która potencjalnie, jeśli dowiozą swoją wizję do jakiegoś bliższego stanu, no to fajnie by było ją doświadczyć. A w Cyberpunka no to graliśmy na samą premierę. W pełni śledziliśmy całą dramę, cały hate, który został wylany na Cyberpunka, który nawet podczas premiery chyba z tych wszystkich trzech gier, no to był w najlepszym stanie. I mimo błędów, mimo niedociągnięć. Nadal był ok grom. Dostateczną grom, takim no 7 na 10. Ja wtedy dałem fakt, że grałem na pc a na konsolach o wiele trudniej się ludziom grało, no bo tam to był kompletnie shitshow, jeśli chodzi o błędy. No i też graliśmy niedawno w Cyberpunka po premierze aktualizacji 2.0 i całe widmo wolności sobie przeszliśmy. Ja rzeczywiście zupełnie racjonalnie uważam, że podciągnąłem tą ocenę do 8 na 10, bo Mnóstwo rzeczy zostało naprawione, wypolerowane, dodane i też samo DLC za cenę, jaką, jaką sobie Redzi zarządzali, to bardzo solidną przygodę, spójną ze światem, intrygującą przedstawiało, no nie? Więc no tutaj, no to, to jest pierwszy, gdzie no, zgadzam się, jak najbardziej, że no ciężka praca, nawet nie, że jeden patch czy patche, tylko że ciężka praca i niepoddawanie się, bo Redzi ze spokojem mogliby machnąć ręką i powiedzieć, dobra, chuj tam cyberpunk'i, na chuj nam to było, pracujemy nad Wiedźminem, to się sprzeda, zrobimy hajsik. A oni no, te trzy lata rzeczywiście dubali, 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 dowieźli i nawet jak już dowieźli, mogliby machnąć ręką, to nadal już się słyszy, że jakieś aktualizacja 2.1, więc liczę, że jeszcze mimo tego nadwyrążonego zaufania ze strony CD Projekt Red, to ich następne produkcje nie będą zmierzać w kierunku tak znanego schematu, jak prezentuje Ubisoft, Activision, czy inne knombrne, rządne Waszych dolarów i tego, jak po najkrótszej linii oporu obchnąć wam jakieś srogie gówno mm, korporacji, które tam, e, tam, no, sobie działają, nie? Ale najbardziej potężnymi zmianami okazały się te dotyczące mechaniki szczepów i drzewka umiejętności. W końcu można było zacząć eksperymentować z jakimiś hmm. ciekawymi konfiguracjami i nawet wpleść w to szczyptę teorii craftingu. Przykładowo można było zrobić tanka z shotgunem, cybernetycznego ninja, specjalistę od wybuchów czy hakera, no i każda z tych konfiguracji... Albo ja, Snajperkowicza? Netranera, bardzo dobrze mi się im grało. Na dystans hakujesz! Bania, hakujesz bania! Kuracji mogła być dalej dopasowywana pod własne preferencje i styl rozgrywki. Obecny cyberpunk wygląda tak, jak powinien wyglądać na premierę, ale dalej brakuje mu dużo do perfekcji, czy nawet do równania hype'owi, jaki na początku dla siebie stworzył. Wszystkie te większe czy mniejsze zmiany uprzyjemniają granie w produkcję redów, a sam dodatek również został odebrany pozytywnie. Też uważałem nawet, że opowiada on lepszą historię niż ta, która została przedstawiona w podstawce. Mm, na pewno zakończenie. Za, zakończenie widmo wolności ma lepiej zachowany ciąg przyczynowo-skutkowy niż główny wątek. Główny wątek, mimo że jest bardziej rozbudowany i może bym powiedział bardziej intrygujący. To w ostatnich 10-20% takie kurde na szybko na kolanie jest chyba, tak żeby szybko, szybko. Z... Kończmy to, bo już trzeba wypuścić Gierkę. Nie, nie ma czasu, żeby to przemyśleć. Czy wy też lubujecie się w architekturze gotyckiej i uwielbiacie przebywać w kościołach czy katedrach? Czy wy też preferujecie ciężkie, potężne bronie dystansowe, w których bardziej od celności liczy się pojemność magazynka? Czy wy też lubicie bitwy na gargantuiczną wręcz skalę, a samo słowo Gargantuiczne! Piękne słowo mrozi wam gargantuiczny, jak mój penis, Krew w żyłach? Mniej więcej takie doświadczenie mieli otrzymać fani uniwersu Warhammera tysięcy przy okazji wypuszczenia Dark Tide, które w sumie można powiedzieć, że było duchowym spadkopiercą Vermin Tide, który to z kolei swoje korzenie czerpie z serii Left 4 Dead. Wiem, że brzmi to skomplikowanie, ale jedyne co musicie wiedzieć to: Bolter, miecz łańcuchowy, przeciwnik, bić. Bo mniej więcej na tym polega rdzenie rozgrywki. Być, jebać! Ciężka rzecz do zepsucia, co? A no jak się okazało w listopadzie 2022 roku po premierze gry, to nie aż tak ciężka. Pomimo dobrze zrobionego rdzenia rozgrywki, grę trawiły inne problemy, jak chociażby wyjątkowo słaba optymalizacja, brak różnorodnych wyborów przy tworzeniu swojej klasy, mała ilość broni, map i przeciwników oraz słaby endgame. Co. Szczerze, takie midgrindery kompletnie mnie jakoś nie, nie jarają. Znaczy są jakby jarające przez 3 minuty. Ale później szybko, jakby podniecenie opada, i jest takie kurde, co ja tutaj robię. No, jeszcze Left 4 Dead jako tako w ekipie. Tam jakiś kontencik można pokręcić, no bo uwielbiam apokalipsę zombie. Ale tak nawet w Warhammerze, no jestem bardziej ze strony Dungeons Dragons niż Warhammera, ale wiadomo, tabletopy y, lubię. No nie, no to nie jest moja. Nie, nie jest mój rodzaj rozgrywki, powiem szczerze, a wcale nie należy do jakiejś inteligentnej strony graczy, że tam gry logiczne tego typu, nie? W grach typu live service jest wyjątkowo ważne. Gra mimo tych problemów nie była zła, ale z pewnością brakowało jej bardzo dużo, by chociaż dorównać swojemu poprzednikowi, jakim jest Vermin 2, a przecież Dark miał go nawet przebić. Na szczęście ponownie deweloperzy z Fatshark stanęli na wysokości zadania, wypuszczając patcha optymalizacyjne, a w końcu potężny update, wywracający rozgrywkę do góry nogami. Ponownie tak jak w Cyberpunku dostaliśmy tu kompletnie przebudowane drzewko umiejętności, co oprócz nadania każdej z postaci większego wyrazu i różnorodności dodało tak bardzo oczekiwaną możliwość wyboru. I tak nagle z Psionika, który mógł być tylko czymś w rodzaju maga, teraz można z niego zrobić strzelca, wsparcie potężnego wojownika korzystającego z magicznych mocy, by nasysać swoją broni i za jej pomocą wysysać dusze wrogów czy nawet takiego maga jak wcześniej, ale ze znacznie większymi możliwościami personalizacji swojego buildu. Otworzyło to drogę do eksperymentacji, którą to gracze tak bardzo lubią i która jest niezwykle istotna w takich produkcjach. A dodatkowe mapy czy tryby i przebudowany system uzbrojenia dały nam przysłowiową marchewkę, za którą możemy ciągle podążać w endgame'ie, polując na coraz to lepsze wyposażenie i tak zwany Z Pewnością kojarzycie wieloletnią już serię gier pod tytułem Final Fantasy, która posiada aż 16 głównych odsłon, i niezliczono ilość pobocznych oraz spin-offów. Nic więc dziwnego, że tak ogromna i zasłużona marka, stworzona głównie z gier RPG-podobnych, spróbuje swoich sił także w przestrzeni MMORPG. Pierwszym krokiem w tym kierunku była część 11, wydana w roku 2002. Wiecie, że ostatnie Final Fantasy, w której ja grałem, to było chyba siódemka? W nie wiem, w, chyba wczesnych dwutysięcznych latach? Kompletnie wypadłem z tego obiegu Final Fantasy. Jak się stałem takim krypto-gamingowym rasistą, że. Nie podoba mi się fantastyka azjatycka, to się od tego odsunąłem. Mimo, że no bardzo dużo ludzi Final Fantasy Online bardzo, bardzo sobie chwali, nie? Że du dużo też jak WoW zaczął porządnie z rowerka spadać, to, to tam uciekało na chwilę, ale chyba tylko na chwilę. Chyba Final Fantasy nie utrzymało tej takiej fali, która migrowała. Która to niestety nie przyciągnęła takiego zainteresowania, jakiego oczekiwano. Co skłoniło odpowiedzialne za serię Square Enix do ponownej próby podbicia rynku MMO 8 lat później, przy okazji części 14. Niestety produkt znowu okazał się kompletną kla... No o 14 mówię, o 14. ...pom z tragiczną historią, światem i niedopracowanym oraz koślawym gameplayem, ale nawet to nie zniechęciło firmy, która powierzała projekt Naokiemu Yoshidzie, znanemu później jako Yoshi -P. Dostał on pod swoje skrzydła team deweloperów, z którym miał przerobić grę i nadać jej świetność, jaką już wielu od dawna utożsamiało z serią finali. Zadanie to nie było łatwe, ale deweloperzy postawili wszystko na jedną kartę, przygotowując wydarzenie, w którym potężny, prastary Smok Bahamut miał doszczętnie zniszczyć świat gry, a sami gracze mogli obserwować przebieg tych wydarzeń w kolejnych paczach. W końcu w roku 2013 w ostatniej łatce znany dotychczas świat Finala XIV przestaje istnieć, a w jego miejsce pojawia się kompletnie nowa gra, nazwana Final Fantasy XIV Realm Reborn. Zmienione zostało praktycznie wszystko. Na szczęście koło cieszy graczy na lepsze i tak oto Final 14 funkcjonuje po dziś dzień jako jeden z największych MMORPGów na rynku, który nawet kilkukrotnie przebił ilością graczy Tytana, jakim jest World of Warcraft. Jak widać, nie zawsze wszystko stracone, a jak się chce, to można. Szkoda tylko, że większa ilość deweloperów nie podchodzi do swoich gier w ten sposób, zamiast zostawiać je samymi sobie. Dajcie znać w komentarzach, jakie wyznacie gry uratowane w ten sposób, a ja zapraszam Was do kolejnego filmu o Souls Likeach, w którym dowiecie się nieco więcej o tym tajemniczym gatunku zapoczątkowanym przez From Software. A ja Miłego dnia bądź wieczoru i do następnego. Cześć. Cześć. Są lajki Nie sądzę. Nie mój cyrk, nie moje małpy. Ciekawy materiał od chłopaków z gry wideo, którzy dopiero wystartowali ze swoim kanałem. Dam łapkę w górę na zachętę. Takie trochę ciekawostki, trochę felietony wideo. Ma to potencjał? Jasne, że na pewno jeszcze się wyrobią zarówno pod względem głębszego analizowania jakichś tematów, no bo tutaj no to było takie czy szybkie ciekawostki o grach, które został uratowany przez Pacze, a chciałbym zobaczyć może, chyba, znaczy nie chciałbym zobaczyć, zaraz chwila, cofam to. Nie chciałbym zoba zobaczyć, tylko wydaje mi się, że większe pole do popisu masz w takich felietonach, gdzie jakiś aspekt po prostu przez 11 minut albo 20 minut rozkładasz na części pierwsze, no nie? Nie wiem, dlaczego, dlaczego sposób opowiadania historii przez Naughty Dog jest przestarzały, na przykład, nie? Albo coś w tym stylu. Yy, bo tutaj chyba myślałem, że to będzie bardziej konkurencja dla lootboxa, ale chyba bardziej idą w konkurencję dla to znowu oni, albo starego TV-gry. Będziemy obserwować, co tutaj wy, wymyślą. Prowadzący pewnie też się wyrobi. Tutaj bym tak zwolnił o 10% trochę z dykcją. Z tego względu, że no, no i to nie jest tam przytyk, no ma lekką wadę wymowy, więc... O wiele przyjemniej by się słuchało jakby troszeczkę zwolnił Chociaż już czuję, że się hamował, co jest bardzo dobrze, zdaję sobie z tego sprawę I to nie jest tam przytyk, że ma wady wymowy Tylko na zasadzie, no jak jesteś prezenterem I w takiej poważnej konwencji prezentujesz treści No to jest od, od ciebie wymagany warsztat pewien No trochę tak jak wiecie, no nie wytykam komuś, że ktoś kuleje Ale jak ktoś jest profesjonalnym piłkarzem, no to tego typu Ale spoko, spoko, jak na pierwszy film no, mój pierwszy film na YouTube trochę kurwa gorzej wyglądał, <laughs> powiem wam. Fajnie, będziemy obserwować. Będziemy, może będzie do oglądania, więc za więcej kontentu będzie do komentowania. Ale największym zwycięzcą według mnie Cyberpunk i takim e, owocem miłości z tych tutaj wymienionych. Chociaż Final Fantasy kompletnie mi nie znane, więc nie wiem jak to jest.